Witajcie serdecznie, szanowni widzowie. Oczywiście ja, Lemi Gran Turismo Sport i kolejna porcja nauki jazdy. W poprzednim odcinku zrobiliśmy pierwsze 8? 8 lekcji? Czy 9? Nie, chyba 8, co? Cofnijmy się. Tak, pierwsze 8 zrobiliśmy na złoto sobie. W planie oczywiście zrobić wszystkie na złoto. Mam nadzieję, że im się uda. I otrzymaliśmy za to nagrodę. Był to samochód... To była Toyota? Toyota 86, jakoś tak. No gdzieś tam jest, mamy ją w garażu. Zresztą to akurat byśmy mogli sprawdzić, bo gdzieś ten cały nasz garaż powinien być, nie? Właśnie, gdzie on jest ten nasz garaż w ogóle? Ma być tutaj ten nasz garaż? Dostępny? Tak, żeby sobie sprawdzić? Co tam mamy? Bo tu mamy ten Brand Central, tak? Tu możemy te fury swoje kupować i tym podobne. Może tu będziemy mieli dostęp do garażu. No weźmy Europę sobie, wybierzmy. No nie. Zobaczmy Peugeota. Zobaczmy, czy jest mój dostępny. Wystawa. Pokażcie mi. RCZ, no to jest... RCZ to jest praktycznie to samo, co mój, tylko że... No Buda jest inna z góry, nie? No i silnik mocniejszy, nie widzę. To się miało kiedyś nazywać w ogóle 308 RCZ, jakoś tak, ale później zmienili nazwę. Tylko RCZ zostawili. Nawet się czaję na tą RCZ-kę, żeby sobie kupić. Już nie wiem, czy nie jest pedalski za bardzo. Cholera wie. Ten mój już jest pedalski. Dobra, wyjdźmy stąd. A właśnie, tu możemy nagrody jeszcze odebrać. Czekajcie chwilkę. Jakieś premie są, tak, do wybrania. Tu jest zużyte paliwo. Jakieś doświadczenie. Kolejny poziom. Dzięki tym poziomom się odblokowują nam kolejne trasy. I to jest chyba wszystko, co mamy. O, tor zręcznościowy na przykład. BB Raceway. Proszę bardzo, blokowany mamy. Ale dalej nie wiem, kuźwa, jak tu w swój garaż wejść. Chociaż tu można, w szybką grę jak wejdziemy. Tu można garaż sprawdzić swój. Wybierzemy obojętny jaki wyścig i właśnie tu mamy. I my dostaliśmy tego właśnie, tą Toyotkę. No ale dobra, nie chcemy oczywiście tutaj jechać tego wyścigu, więc sobie odpuśćmy to, ale tylko wam chciałem pokazać, że taką furę tutaj załapałem. Gdzieś tu pewnie jest jakiś dostęp szybki, ale jak zawsze jestem jakiś tam niedorozwinięty i nie do końca wiem, gdzie to tam odszukać. Nieważne, tak czy siak jedziemy. Kontynuujemy naszą zabawę. Teraz mamy kontrolowanie prędkości na zakrętach. Warunki jazdy, kwalifikacji. Zwolnij, jeśli czujesz, że nie pokonasz zakrętu. Z pewnością Lewi będzie zwalniał. Tak, tak. Mam jak zawsze do obejrzenia oficjalny filmik. Możemy to sobie oglądać i ten filmik na pewno nam troszeczkę pokaże, jak mniej więcej to ma wyglądać, to zadanie i tym podobne. Ale bez przesady. Kuźwa, po 5 fejlach to ja będę wiedział, jak mam już to jechać. Więc zobaczmy, co teraz. O, Sirocco. Będzie się działo. Dawać mi tu, kuźwa. Zobaczymy. Mam zwolnić na zakręcie? Kurde, nie wiem. Jest złoto, kuźwa. Co ja będę zwolnił na zakrętach? Ale lekko puściłem z gazu, muszę się przyznać. Lekko sobie to odpuściłem. Miałem wrażenie, że faktycznie wyrzuci mnie za chwilę. Okej, mamy. Pierwsze było proste. Kontroluj prędkość operując gazem. W porządku. Teraz mamy ten łuk troszeczkę jednak dłuższy. Na to wygląda. No i to rzeczywiście będziemy trochę dłużej jechać, tak? Bo tam mieliśmy 7 sekund z kawałkiem, z hakiem. Teraz będziemy mieli prawie 12 sekund jazdy. Nie miejmy nadziei oczywiście na złoto. Kurde, widzę literka, nieźle miesza. Wszędzie praktycznie pierwszy jest. Bardzo dobrze jeździ. No to dobrze. Niech śmiga. No jedziemy. Znowu puściłem lekko z gazu, leciutko puściłem, a wydaje mi się, że nie trzeba było. Można było to, kurde, pojechać bez tego. Bez puszczania gazu.
No, czas oczywiście jakiś mierny, jak na moich znajomych, ale to jest nieistotne. Ważne, że jest złoto. Kontroluj prędkość, odpuszczając gaz. Znowu ponownie mamy podobny zakręt, tylko teraz w drugą stronę. Tak jedziemy. Nie wiem, czy to jest ta sama, teraz nie patrzyłem właśnie, czy Japonia była wcześniej. No nieistotne zresztą. No, nie ma kompletnie znaczenia. Mamy jechać i tyle. 14, o nie, teraz dłuższa trasa jeszcze troszeczkę. 14,5 prawie sekundy jazdy. Mazda, Atenza. Kurwa, co to za fury w ogóle. Pojęcia się nie wiem, co to jest. No. Dawaj, Piteros. Nie, no kuźwa, ja zakręty to mam perfekcyjnie opanowane. Jadę jak huragan, ciekawe jak długo będę tak jeździł. Ale proszę bardzo, 3 lekcje i 3 szybkie na złoto. Więc chyba nie jest tak źle. No czas oczywiście bez rewelacji. Tylko widzę, że po 15 sekund szedł. Uważaj, by nie wypaść z toru podczas wyjścia z zakrętu. Okej. Okay. Cały czas mamy zakręty, cały czas mamy kontrolowanie prędkości na zakrętach. Okej, okay, w porządku. To na razie idzie nam w porządku, natomiast ten zakręt zaczyna tutaj, on idzie dosyć płynnie, a później pod koniec jest taki jakiś dziwaczny. Nie wiem, czy to będzie miało znaczenie. Ale zobaczymy. No i teraz za każdym razem jedziemy innym samochodem, teraz mamy Renault Sport, tak, i... No ładnie, jest na złoto, ale ja tam spanikowałem, puściłem gaz, a nie musiałem, znowu. Znowu można było to bez puszczenia gazu zrobić. Za każdym razem się boję, że wylecę. Ja nawet dobrze, że puszczam, bo i tak zdobywam złoto. Bez problemu. Tak dalej pójdzie, to ja to kurde, to przejdę momentalnie. Szybko się z tym uwiniemy. Redukcja prędkości przed wejściem w zakręt. Aha, teraz mamy tak, wejdź w zakręt po zredukowaniu prędkości. Fuck. Dobra, upadliśmy z trasy. Fajnie się zakurzyło. Dobra, dojedźmy na trasę, wyjedźmy na tą trasę. Wiadomo, że tu już jest lipa. Zadanie oczywiście jest nieukończone. Tam mały zgrzyt chyba mieliście podczas tego materiału. Coś tam przerwało na chwilę. Mogło lekko coś zamulić, czasami bywa. Nie, za duża redukcja, za duża. Troszeczkę za duża redukcja. Okej, jest srebro, ale to jest nie tak powinno być. Ta redukcja była zbyt duża. Bo ja hamowałem, nie wiem, czy powinienem hamować. O nie, tak to mnie wyrzuci. Tak to mnie wyrzuci, to jest lipa. Nie, muszę jednak hamować troszeczkę, dobra. Spokojnie, wiedziałem, że gdzieś będzie problem za chwilę. Za łatwo szło. A jest kuźwa złoto, dobra, jest zaliczone. Kalecznie, bo kalecznie, ale jest. Ta redukcja była naprawdę zbyt mocna. Nie mogłem tego wyczuć, wiecie co? Ja wam powiem szczerze, że tak naprawdę powinno się to jeździć z manualem, bo na manualu bym silnikiem sobie zwolnił, tak? Bym wytrącił prędkość i byłoby gites, tak? Okej, okay, wybierz znacznik rozpoczęcia hamowania. Redukcja prędkości przed wejściem w zakręt drugi. O nie, tutaj teraz mamy mocniejszy trochę zakręt. 13 sekund do zrobienia. Okej. Okay. Oj, Wejronik, oj. To już trochę idzie. Ha,
Łup! Kuźwa, koniec jazdy. Nie, nie kamery, nie zmieniaj. Ale fajnie. Ale pięknie brzmi. Kuźwa, jakie to było napięcie. Dobra, tu z tym hamowaniem będzie trochę problem. Kuźwa! Nie, trzeba mocniej wytrącić. Ja pierdyle. Nie, naprawdę trzeba mocniej wytrącić. Dobra, lipa. No spokojnie, spokojnie. Kurna. Lipa. Lipa, lipa. Kuźwa, nie, tu muszę hamować normalnie do końca. Ja pierdzielę, co za syf. A czemu to zawsze kuźwa idzie prosto w bandę? Nie, nie pojedzie ci jakoś tak, żeby skręcił troszeczkę bok, żeby bokiem tak uderzył w tą bandę. Nie, kuźwa prosto uderzy, tak, że musi się też nie przysunąć. Dobra, jak ciota na razie jadę. To mi nie idzie. Za szybkie to jest badziewie. Kurna, ty nie mogę tym wyrobić. Jeszcze chyba muszę wcześniej skręcać, nie wiem. Kurde. Mocniej po heblach dawać czy jak? Nie, zaraz do dupy, kurwa, całkiem. Kurde, nawet do srebra nie mogę się zbliżyć. Kurna, jak tutaj pojechać? Jak tu pojechać na zakręt? Perfekcyjnie. Tam hamuję dosyć mocno, ale ruszam. Może jeszcze go przyciągnę trochę. A, dupa, nie. Jak przyciągnę, to już lipa. Ja pierdyle, ty, nie wiem jak to zrobić teraz. No dużo mi niby nie brakuje, okej, okay? ale... No dużo, niedużo, no kurde, pół sekundy prawie. Dawaj, kuźwa, ciśnij! Nie, kurna! Za mocno potrawiasz, mi kuźwa rąk zabrakło! Oj, Peter, Peter, kuźwa! Ale kurde, dalej mi brakuje jeszcze sporo do 13. Kurde, to nie jest nawet... Kurde, wywala mnie strasznie. No puściłem teraz gaz wcześniej. Kurde, nie umiem tego ugryźć, jakbym cyk cyk.
Kurna! Jeszcze źle. Ale wiecie co, teraz puściłem... Zahamowałem i dałem temu... Veyronowi wjechać w zakręt, wiecie, bez gazu. No nie wierzę! Fuck! Fuck! Czemu mi to robisz? Widzicie, bez gazu trzeba wchodzić, kurde. Nie, tak jest lipa. Tak jest lipa. Kuźwa, tu jakaś mi łap brakuje. Nie, tak jest lipa. Kurde, nie wiem jak to przejść. Znaczy wiem, znaczy byłem blisko. Kurde, myślałem, że zrobię to już. No tak jest lipa, cholera jasna. Za późno hamuję chyba. Próba numer 59. Dobra próba, ale kuźwa niedobra. Dobra, ale niedobra, cholera jasna. Hamowanie jeszcze trochę muszę spóźnić. Kurde, serio, nie wiem gdzie tu hamować w tym momencie. Teraz. Nie, za późno gaz ścisnąłem. Chociaż? Nie. Nie. Nie, 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 nie. Za późno gaz ścisnąłem. Kurde, nie wierzę, nie mogę tego przejść. Pierdzielony Veyron. I teraz po hebru. Nie, kuźwa, to jest za późno. To jest za... No, kuźwa go tak obróci, że usi... O, i w tą bandę jedzie, nie? I to jest najlepszy, on zawsze w tą bandę wjedzie. Nie stanie jakoś krzywo na trasie, tylko kuźwa stanie tak, że wbije się w bandę i musisz cofać. Bo on, kuźwa, ma takie opony, że na trawie nie pojedzie prosto. Znaczy, skręci, tylko prosto będzie jechał. Kurna, do kitu. Jak ja wtedy pojechałem tak dobrze? No nie wierzę. Kurde, tak byłem blisko wtedy tam złota. Nie, kurna. To był dobry przejazd, tylko jeszcze za agresywnie, ale już było dobrze. Tam miałem jeszcze lekko po hebru mocniej dać. Pierwsze łotrze, kuźwa. Jak sierota jadę. Nie, 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 za duża prędkość, za duża... No o, Oj, to co mówiłem! I kuźwa prosto w bandę będzie jechał. Kuźwa nie stanie, tylko będzie jechał kuźwa... No. Tylko będzie jechał prosto w bandę. Nie obróci go na to, żeby nas torze zatrzymał. Nie. Łup. Reklama. Chyba specjalnie w te reklamy wierzę. 137 próba. Kurna, nie wyrobi tak. Ja. Ale nie rezygnuję, nie poddaję się.
Pewnie dla was to jest proste jak drut. Zrobiliście to pewnie za drugim, trzecim razem, bo nawet za pierwszym. Ale kuźwa nie lemi. Nie no kurde, źle. Ale tak nie było szans, tak. Kurde, jak to zrobić? Cholera jasna, już tak blisko raz byłem. I dobrze pojechałem, już wiedziałem co mam robić, już mi te czasy były coraz lepsze, ale teraz znowu zapomniałem. Jak go puścić? Tak też nie. Milion prób. No nie, to jest za późne hamowanie. Kurde, muszę zobaczyć dokładnie, w którym miejscu trzeba to hamować, bo... Jak ciota jadę. No szkuźwa! Wyhamowałem przecież, do kolei jasnej skręćżesz! Tak to lipa znowu, za duże hamowanie. Jak cię tu te pół sekundy kuźwa uczknąć, ale już miałem 19. Jezu, to jest. Włos! Już to był włos, żeby to zrobić. No już niemożliwe, kurde, że mi tego nie zaliczyło, no. Kuźwa, nie wierzę! Już byłem pewny, że kuźwa jestem szybszy od tego ducha. Serio, za chwilę sobie łeb ukręcę. Spierdzieloną grę. Nie no, musi się udać. Teraz, patrzcie. Patrzcie na to teraz. Kuźwa zawsze. Nie, kurde, do lipa. Cholera jasna. Trochę później hamować. Zaraz zrobię. Już jestem coraz bliższy. Sukcesu. Kurde, dwa razy miałem dosłownie ułamek brakował, żeby to zrobić. Nie, jak jest hamowanie późne, to nic nie zrobię. Ale czasami mi się wydaje, że hamuję tylko ułamek później i kurde go tak daleko wyrzuca. Dalej brakuje dużo. Nie mogę wyczuć się tu zahamować.
Tak, znowu za wolno. Rura, no Peter, ja pierdyle! Na srebro jeszcze pojadę, ale kuźwa na to złoto nie mogę za cholerę. Ja! No nie wierzę. No i rura teraz, Peter! Szybki jesteś! Nie wierzę, kuźwa, że tak niewiele brakuje! Ale brakuje, za każdym razem... ułamek! Nie, teraz do dupy wejście. Tak, teraz hamowanie, bo za późno, za słabe. Tak, to już wiem. Nie no, nie wierzę. Musi się udać w końcu, no musi się udać! No dostanę szału za chwilę, no nie wierzę. Kuźwa, ile razy można samo próbować? Kuźwa, w końcu! Pięknie, ale teraz kurde, wiecie co w ogóle wyczułem? To już zauważyliście, że później przebiłem czasy coraz lepsze, dlatego że... nie hamowałem jednym naciśnięciem hamulca, tylko robiłem to tak, wiecie... takimi pulsami. Impulsami. Cholera wie, nie wiem jak się profesjonalnie to nazywa w wyścigach. Natomiast pulsacyjnie tak, o, powiedzmy. No i to pozwoliło na to, że ten samochód jakoś tak płynniej hamuje, lepiej wchodzi w ten zakręt, a nie jak ten kołek hamowałem jak głupi. Ja pierdyle, ale to było ułomne. Ale zabiłem w końcu. Redukcja prędkości przed wejściem w zakręt numer 3. Użyj od razu całej mocy hamulcza. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy teraz jak pójdzie. Troszeczkę tutaj fejla było, aż sporo, ale w końcu zrobiłem to na złoto. Aston Martin, Vantage, grupa czwarta. No dobra. Ale ta kierownica mogła być trochę większa. Uj, gdzie tu? Dawaj. Teraz po heblach, tak? Dobra, czas do dupy. No, hamowanie oczywiście za wcześnie. No to trzeba się tutaj sprawdzić dobrze. Nie wiem jak ten pojazd hamuje. Nie wiemy jak długo, na jak długo możemy sobie z maksymalną prędkością. Na jak długą jazdę z maksymalną prędkością pozwolić, tym podobne. O, shit. No właśnie, tu mnie odwróciło i... Ale spokojnie. To mam nadzieję zrobimy. To zadanie mam nadzieję zrobimy szybciej niż tamto poprzednie. Nie wierzę, kuźwa, znowu tylko tyle zabrakło i znowu będę się pół godziny męczył, żeby zrobić to zadanie. Ja! Niewiele zbrakło, naprawdę. No nie.
Teraz lipa. To pulsacyjne hamowanie tutaj chyba się nie sprawdzi. Kuźwa, złotko jest! Pięknie to zrobiliśmy. Pięknie. Oj, nawet jestem czwarty. Wśród swoich znajomych. A, nie taki najgorszy wcale. No i zostały nam ostatnie 16 i później nagroda. No tylko też to zrobić. Redukcja prędkości przed wejściem w zakręt numer 4, a ten zakręt jest taki... Jeden zakręt, później drugi zakręt mamy, on taki jest taki... I niby zakręt, tam jeszcze taki mały, jeszcze taka nierówność jest. A to pewnie nic nieznacząca. To tylko takie wyjście z zakrętu, małe po łuku prawdopodobnie. Potrzebujemy na to 9 sekund. I 30. No okej. Właśnie, spowolnienie. Kara. Okej. Okay. Dobra, tak była kara, niepowodzenie. Dobra. Czekaj, bo to takie... Zachęt jest taki dziwaczny. Chyba za bardzo zwalniam przed tym zakrętem. A, za bardzo. Za bardzo zwalniam. Troszkę mniej. O, coś takiego. I jest złoto zaliczone. No i bingo. Kuźwa, i tak ma być. I tak ma być. I dawać mnie tu, panie, tą nagrodę. Co będzie? Kolejna furka. Ukończono poziom początkujący numer 2. Oczywiście dostajemy samochód w prezencie. O! BMW. M4 Coupe 2014. No dobrze. Udostępnij? Możemy udostępnić. Tekst? Tam. No dobra, wpiszmy coś. Yo. Starczy. O, ktoś polubił moją aktywność. Proszę bardzo. Rymilis ukończył 25% szkoły jazdy. To też możemy udostępnić. Jedziemy. Dawaj tutaj. Moje menu, zobacz swój status, aktywność i znajomych, nieważne. No i okej, zostanie nam ostatni tutaj rządek, w tym początkującym, więc pewnie później jeszcze będzie jakiś medium level, tak, i expert level, bo jeżeli tu mamy 25%, to obstawiam, że jak dojdziemy do końca, będzie 33. No by zgadzało się, że później jeszcze tych lekcji trochę będzie. I jeszcze final będzie, prawdopodobnie jakiś wyścig. Co na final jest, jak to wygląda, nie możemy sprawdzić nawet. A tak obstawiam. GT. O, Citroen. GT by Citroen. O kurde. To będzie się działo. Kochani, były trochę faili. Gdzieś w tym miejscu, gdzie to było? Z Veyronem, tak? O tutaj, na tym 14 się zatrzymałem na trochę dłużej. Ale bywa. Bywa, kochani, nie jestem mistrzem kierownicy, ale próbuję, wszystko na razie na złoto jest, więc będę kombinował dalej, będę się starał, będę mistrzem, kuźwa, tutaj tego Logitecha G29, będę filmowym kierowcą, PlayStation, może kiedyś. No i co, kochani, jak zawsze łapa w górę, bo się, kuźwa, do was przejdę. Jak macie jakieś dobre dla mnie wskazówki, podpowiedzi, to oczywiście walcie w komentarzach, to bym ja. Lemi, GT Sport, trzymajcie się serdecznie, do kolejnych lekcji. Hejka!